idzie chameczka. A zobaczcie na to, na szlaku w ogóle nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie ma nikogo. Zobaczcie, jakie widoki. No jeszcze trochę trzeba podejść do góry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zauważycie, fryzura i odcień, blask cery jest naprawdę nieskazitelny ze względu na to, że był na wysokim poziomie nocleg. Nocleg w hotelu. O, w tamtym hotel Karpatia. Jak kiedyś będziecie, to wspomnijcie o kierowniku, że tutaj był z szefową. I moi drodzy, polecam obejrzeć na wstępie wcześniejsze odcinki, jeżeli nie nadrabialiście. No i dzisiaj zaczynamy nową podróż, jedziemy w góry, będziemy robić szlak w górach. Jest uśmiech, uśmiech. O, jaka opalona, pantomima. A jaka opalona, nie pantomima, wszystko pantomima. Dobrze. Dobrze, ale jeszcze zobaczcie, co mam. Hania znalazła w sklepie goździki z Madagaskaru. A wiecie, że kierownik kocha goździki? Hania, chcesz gwoździa? Nie. A goździki są dobre na to, żeby zwiększyć łaknienie. Czyli jak nie chcecie się jeść albo mało jesz, no to goździki pomagają w tym, żebyś więcej jadł i nabrał masy. Już na restauracji będzie śniadanie, obiadanie. Hania siedzi w tym białym. To coś wybierzemy dobrego. Zaraz wam pokażę, co mają. To można powiedzieć, że polskie potrawy. Można wybrać, co się chce, zamieszać, z czym się chce. Mielone, kiełbaski, kurczaki. To są te gołąbki, takie powiedziałbym bardzo znane w Rumunii. Tutaj jest chyba lasagna. No i oczywiście cztery typy zupek. Ania jest tradycjonalistką, wzięła rosół. Jest identyczny jak nasz polski. Jak polski rosół. A ja też wziąłem chicken soup, tylko że nie wiem za bardzo, to jest z kurczakiem, ale nie wiem za bardzo... To jest ta zabielona zupa. Zabielona zupa z kurczakiem po prostu. U mnie to jest kurczak, a u Hani jest makaron. Dwie lasagne rumuńskie. Dwie rumuńskie lasagne. Medowik co? A, to jest Marcinek. Marcinek miodowy. Ale nie. No idziemy. Haniu, pomożesz? No, świetnie mi to podałeś. Ty, byku. Moi drodzy, miasto ożyło. No i co my tu mamy? Dostaliśmy bombonierkę z wcześniejszego odcinka i tutaj szefowa kupiła skarpetki, żeby nie iść w tych długich, wełnianych skarpetach. Ale jakie ładne, to prawda. 3,60 za dwie pary. O, te różowe plus 4 dochodzenia po górę. Nie będę wyglądać. Patrzcie na to. Dwójka młodych ludzi z plecakami, nie mają gdzie spać, nie mają planu, mają tylko zaznaczoną pineskę na mapie, że chcą tamtędy wejść z góry. Nie mają nic. Mamy dużo jedzenia. Ale da się? Da się. Jesteśmy w Kampu Lung, czyli w długiej miejscowości, a jedziemy do Poyarata, żeby zacząć nasz trekking. Więc troszkę jeszcze musimy pobutować przez miasto. Może się uda złapać jakiś autobus miejski, żeby wyjechać na zewnątrz. Albo przejechać kawę do miejsca. Albo jakąś kawkę. Kawka. Bardzo uderzającym jest w Rumunii fakt, że jest bardzo dużo kasyn. Na każdym kroku, w każdej miejscowości, mniejszej czy większej, moi drodzy, są kasyna. Małe, duże, maszyny, nie maszyny, jakieś bardziej rozbudowane, ale naprawdę jest tego tak tutaj dużo, że normalnie jestem w szoku. Ktoś by zapytał kierowniku, a gdzie wy jesteście? Jesteśmy w tak zwanej mordowni. Mordownia to miejsce, gdzie są tak maszyny. Jest też dozwolone alko i papieroski. Ale też jest kawka. Oczywiście taka standardowa cerata, jak kiedyś, lata 90. To jeszcze w moim domu było stosowane bardzo długo. Tak, cerata. Tomek, kup ceraty, 2,5 metra ceraty. Teraz ogarniamy szlak, no i wychodzi na to, że będziemy mieć ponad 1000 metrów leciutko przewyższenia. 8,7 km, więc będziemy musieli dzisiaj troszkę pobutować. Tutaj, no więc trzymajcie kciuki. Chciałem się podzielić krakersem z pulpetem. Pulpecinka, a pulpecinka nogę zgubiła.
ale grzeczna. O, zje pul... Zje? No nie, nie, nie jest sznureczka, pulpecinka. Rzuciłem ci krakersika, tutaj leży. O, tutaj krakersik, pulpecinka. Grzeczna kitka. Oj. Oj, bez... Jaka wykresana, ładna. No. Na trzech nogach kica. Bidulka. Pan tłumaczy drogę dla Hani. My stoimy w złym miejscu, bo my stoimy w tamtą łapaliśmy, a my nie chcemy łapać w tamtą, ale to się zdarza, nie? Ale nie chcieliśmy z panem rozmawiać, a bo... się przydało. No. Tu koleżka nam zapał stopę, bo nie mogliśmy złapać. A wiecie, że ja przyzwyczajony na pace jeździć, a pan mówi, że tutaj nie można w Rumunii na pace jeździć. Ja mówię, jak nie można? Jak już się zapakowałem, to nie będę schodził. Jedzie. Zaczęliśmy naszą trasę do Dżumalao czerwonym szlakiem. Z 20, prawie 30 km. Co 30 km? Ile będzie ten szlak? Nawet więcej. Do Dżumalao? No. Nie, do Dżumalao to jest 5 godzin. No to nic, co pa. Ale później... O, jaki tam się czarunio schował, a jaki ja duży. Do tego szczytu Dżumalao mamy ponad 5 godzin. A później idziemy jeszcze dalej i dalej. W sumie plan jest taki, żeby pochodzić po górkach 2 dni i zrobić, nie wiem ile tam wyjdzie. Myślę, że z 30 km powinno wyjść na zegarze. Miejmy nadzieję, że deszcz nam nie przeskoczy. W sensie nas nie zaskoczy. Idzie cała szefowa, czy nie idzie? No nie idzie, to idę sam. Drodze, natykamy się na cerkiewkę Kaplej Ortodoks, czyli prawosławna, ale niestety nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Kapelan, czyli głowa tego kościółka, tej cerkwi, zmarł. Tutaj mamy kapliczkę przydrożną, która ma chronić mieszkańców, którzy mieszkają tutaj. To jest maluteńka wioseczka. O, proszę. A my dalej idziemy. Wiecie, moi drodzy, co bardzo rzuciło mi się w oczy? Że w momencie, kiedy rozpoczął się na dobre konflikt na granicy Rosja-Ukraina, ogólnie, wiecie o co chodzi? My Polacy, jako naród, bardzo mocno się włączyliśmy w tą akcję. Oczywiście ze wsparciem dla Ukrainy i... Polacy bardzo się poczuli. Flagi ukraińskie na samochodach, w internecie, na różnych portalach, przeróżne zbiórki, naklejki wszędzie, gdzie się tylko i wyłącznie da. A tutaj, jak jesteśmy w Rumunii, jak Boga kocham, nie widziałem ani jednej naklejki z Ukrainą. Flagi ukraińskiej. A przecież Rumunia graniczy, jak wiemy, z Ukrainą. No i powiem wam, że Rumuni nie poczuwają się w zupełności, pomimo że są sąsiadami, tak jak na przykład Polacy. I pytanie, z czego to wynika? Ciekawe, do przemyślenia. Zobaczcie, ścięte, wysokie buki. Te buki mają, o tak strzelam, ze 120-130 lat. Buk jest drzewem, które bardzo wolno rośnie, jest kaloryczne, świetnie się nim pali, ale z takiego buku to chciałbym mieć... Moi drodzy, o kurczę, swój kijek zepsułem na potrzeby wizualizacji. Chciałbym mieć meble, tudzież łóżko czy krzesła. Albo biurko do pracy, do montowania filmów. To by było super. Prawda? Panitka! No co tam, Tomulku? Po drodze taka naczepa. A zrobię kuku. Że mi tam nikt kuku nie zrobił. O, jakiś syf po prostu. Nie no, muszę do tej bazy zajrzeć, nie byłbym sobą, aby byście nie oglądali mnie. O kurde, ty! Dzień dobry! Miejscówka na Kimandero.
Wiecie co? To pewnie jest miejscówka Drwali. No bo tutaj jednym z takich, powiedziałbym, popularniejszych zawodów, które można wykonywać w młodym wieku i starszym, to bycie drwalem po prostu. Praca w lesie. Miciunka! Mają trasę wychodzą. Czarinka! Czarinka! Pierwsze czarinki na trasie. No nie, nie wyskakuj, chociaż mi. Nie rób tego. W górę. Myślisz, że tu? A może i nie. O tu. Teraz, moi drodzy, 4,5 km, ponad pół kilometra przewyższenia, musimy wejść w górę na 1860 albo 70 metrów. Pogoda, jak widać, nie rozpieszcza. Strudzonych podróżników. Tak jeszcze nie padało nam. Tak jeszcze nie padało w Rumunii, nie miało padać. Nie chcę ci nic mówić, ale tutaj taka racica. No ciężko powiedzieć, co to może być za racica. Dzik to nie jest, bo za duża, za szeroka, jakiś jeleniowaty. Jest nasz harcerz, nasza harcerka. Ale dzielnie idzie. Pani harcerko! Krzyknijmy! Woohoo! To wiecie po co? Żeby rumuński niedźwiedź wiedział, że jesteśmy tutaj nieopodal. No i żebyśmy się nie zaskoczyli, bo co można zrobić ze zwierzęciem dzikim? Najgorszego to się zaskoczyć. Idzie haneczka. A zobaczcie na to. Na szlaku w ogóle nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie ma nikogo. Zobaczcie, jakie widoki. No jeszcze trochę trzeba podejść do góry. Zmoczenie jak kaczki. Tak się mówi, chyba tak. Mokrzy, przemoknięci, ale szczęśliwi, że sobie mogą po Karpatkach pochodzić. No zobaczcie na to. Niestety prognoza na jutro nie jest lepsza. No ale to nic, damy radę. Toć to sarny. To nie sarny. Pewnie, że sarny. Patrzcie. Tam na górze jeszcze stoją. Widzisz? O, z malutkim. Malutki to. O Jezu, trzeba być ostrożny, bo mogą się zdenerwować, mamcie. No idźcie sobie, idźcie. No idźcie, idźcie, nie bójcie się. To tylko szefowa z kierownikiem. O, biegną, po lewej. Gdzie biegną? A, tutaj, tak. Pobiegły. U siebie przecież. Ale dzikich zwierząt. Ojejku, a jakie widoki. No naprawdę. Tutaj można, jak to się mówi na Podlasiu, dychnąć troszkę i złapać oddechu. Szanowni Państwo, czekam na haneczkę i przyznam szczerze, że brakowało mi takiego spokojnego wyjścia w górki, gdzie można się w góry, bo będziemy ponad na wysokości 1700, może nawet 1800 i 1900. Zobaczymy jutro. Więc idealnie. Dawaj, dawaj, idź, idź, a ja tak cię nagram. Dalej, dalej, nie, dalej. Nie, już nie mogę. Oj. Jest mocno. A ja tu chciałem taki kadr hollywoodzki. Pierwsza większa przeszkoda. Tutaj sandał jakby wpadł, to nie byłoby, zlituj się. Uważnie, uważnie. Jakaś kłoda już padła ofiarą. Jest 25 cm głębokości. Oznaczenia. Wszystko jest. Zaraz będzie trzeba obozowisko rozbijać. Czyli rozejrzeć się za jakimś ładnym miejscem na nocleg. Kochani, chciałbym się poskarżyć, ponieważ szefowa całej wyprawy nie pozwoliła mi zjeść drugiej kromeczki chleba z pastą sojową. Dostałeś półtora. A ona taka była, taka pyszna, takie te pieczareczki normalnie czułem pod nosem, jakby tam było co najmniej z 3 kg usmażonych. Szefowa powiedziała, że nie, bo racje wyznaczone żywnościowe nie można. Tak było. Na deficycie idę. Jezu, no to taka pyszna kanapeczka by była jeszcze druga, ale nie pozwolono mi. No nie jest dobrze. Nie ma jak się wyrwać z tego, z tych szponów. Tak, widać znak, ale też trzeba zaznaczyć, że tutaj była
duża wichura, te drzewa popadały jak zapałki. Przyjemny szlak, prawda? Bardzo. Zobaczcie, jakie widoczki. Niesamowite. Ale można się zrelaksować. Powiem wam, że bardzo dużo na szlaku jest odchodów dzikich zwierząt. Szlaki ładnie poznaczone. Idziemy czerwonym szlakiem. Czasami jednak można się, wiecie, troszkę zgubić, ponieważ te drzewa powalone wprawiają w taką dezorientację. Więc trzeba po prostu być uważnym. Zawsze i wszędzie. Nie tylko w Afryce, nie tylko w Rumunii. Zobaczcie, jak to obłędnie wygląda. Mam nadzieję, że kamera oddaje klimat miejsca. A tutaj mamy taką nieckę z basenem, chciałbym się powiedzieć. I najprawdopodobniej tutaj będzie stał nasz namiot. Trzeba będzie nazbierać troszkę drzewa na ognisko i się troszkę rozgrzać i posuszyć buty, bo niestety obuwie full mokre, pomimo że mam sandały, ale niestety mając te wilgotne paski, no i ogólnie wilgotne buty, słabo się chodzi, wiecie o co chodzi, jak się chodzi. Namiot rozstawiony, jak widać baza, ale deszcz się znowu zerwał, niestety. To najprawdopodobniej jest wodopojka dla dzikich zwierząt, a tutaj mamy bardzo dużo odchodów, czyli widać, że tutaj muszą stadem bardzo często przychodzić, więc się trochę zdziwią, jak przyjdą. Chcieliśmy ognisko rozpalać, ale jest taki deszcz, że to ognisko niestety może być niewypałem. No, więc taka sytuacja. Co tam, Haneczka? A tak poplątałeś strasznie. No nie, a bo nie wiedziałam, że mamy dodatkowego śledzia. Dobry, wszystko mokre. Wszyściu to jest mokre. A w nocy zwierzęta tresowaliśmy. Hanna jeszcze śpi. Nie, to prawda. Pytam Hanę, a zwierzęta przecież i tak do namiotu nie wejdą. Ale to nic. Lepiej odganiać, bo komfort psychiczny. To było fajne. Zobaczmy, czy jakieś statko stoi przy kapelusz mokry, jak nie wiadomo co. Zobaczmy, czy mamy gości. Opad około 0,03 mm. Ale to taki opad, że przez całą noc. Ojejku, z tym namiotem jeszcze. Ognisko się nie udało rozpalić, tak padał deszcz. Wszystko było mokre. Ojejku, jak bajecznie. Zaraz sprawdzimy, czy jedzonko ukryte od namiotu. Na wszelki wypadek, gdyby na przykład niedźwiedź, czy lis, czy wilk wyczuły jedzonko, zostało naruszone. Nic. W zupełności bezpieczne sobie tutaj leżało. Zwierzątka chodziły w nocy, to bez dwóch zdań. Tak jak mówiliśmy wcześniej. A zaraz wam pokażę taki nieprzyziemny widok. Znaczy przyziemny, no ale robiący wrażenie. O kurczę, jak te szczyty są oblane taką mleczną polewą z chmur. Proszę. Moi drodzy, muszę przyznać, że jest naprawdę chłodno. Mam tak, koszulkę, polar, no i tą kurtkę. Będę musiał jeszcze założyć spodnie, no i założyłem też skarpety do sandałów. Dlaczego? Ponieważ jest tak zimno, że normalnie ciałko jeszcze się, wiecie, nie rozgrzało. Czy mamy autostopowicza? Zostawia ci trochę taki śluz. O, ślunina. Ślunina.
kolega autostopowicz i Hani. To jest takie dziecięce zachowanie po dziewczyny śliwakiem. Może tutaj, żeby mu wygodnie było. O, proszę bardzo. No stress, no stress. Poranny poranek. Nie. Poranek na rykowisku. Zaloty młodej samicy względem dorosłego samca. No dobrze, czas ruszać. Czas ruszać, eksplorować naturę. Odkrywać. Cieszyć się tym, co daje nam świat. Oddychać pełną piersią. Zobaczcie, moi drodzy, to jest borówka. A w potocznym języku jagoda. Jeszcze 2-3 tygodnie i będziemy mieć tutaj niezłą wyżerkę. Spójrzcie na ten kwadracik tutaj na drzewie. To jest kwadracik odblaskowy, a jego zadaniem jest po prostu ukazanie drogi wędrowcom, którzy idą w nocy. Zobaczcie, jak fajnie to jest rozegrane tutaj. Taki drobny kwadracik, żeby człowiek wiedział, jak faktycznie idzie szlak i żeby się nie zgubił na tym szlaku, jak już jest zmrok czy noc. Z tej odległości to jest śnieg czy to jest marmur biały? Uważam, że śnieg. Marmur by nie był taki gładki. Podchodzę bliżej. No i serio, jest jeszcze śnieg. Proszę zobaczyć, jaka pałać. Jeszcze dotknęliśmy rumuńskiego śniegu w tej podróży. Wow. To już lodowiec. Lodowiec. Tutaj jest tak, a tutaj jest tak. Żebyśmy nie musieli iść z telefonem w dłoni, moi drodzy. Jeżeli będzie tak, taka mgła. A tutaj już praktycznie będziemy szczytować. Wyłania się wielki krzyż. Jedno jest pewne, nie znam tej góry. Takich szlaków tutaj w Karpatach jest cała masa, moi drodzy. Takich nieznanych. To jest szczyt Dżuamalo. Będę musiał poskrobać trochę w internecie, pewnie anglojęzycznym, co oznacza w ogóle ta nazwa, od czego się wywodzi. I na pewno dam wam znać, jeśli uda mi się znaleźć. A tutaj jeszcze musimy kawałeczek dojść. No i tam mamy zasłużony postój, no i gulasz wołowy, pyszny. Hania ma fasolę, bo Hania nie uznaje takich rarytasów, więc będę się delektować. Ja już widzę, jak ja tam jestem, jak ja tam otwieram ten gulasz. Ojejku, jak on jest pyszny. Pierwsze zdobycie szczytu Dżuamalo bez tlenu. Moi drodzy, witam. A myślę sobie, że te krzyże stawiają tutaj, wiecie po co? Bo tam jest metalowy taki drąg, po to, żeby jak pioruny walą, żeby te drągi ściągały te pioruny tutaj akurat, a nie w domostwa. Może mieć to taki, moi drodzy, sens. Wchodzimy tutaj na ołtarz. Hanie będzie trzeba złożyć w ołtarzu, w sensie w ofierze. Zobaczmy, co tu mamy. Najpierw rzecz jasna, trzeba zerknąć, co tutaj dobrego. Kurczę, znicze, pieniążki, zobaczcie, pieniążki. O, coś do jedzenia. Ale jaja. Zobaczcie. Do jedzenia. Może coś skrobniemy stąd. Tutaj karteczka za zdrowie, karteczka za zdrowie. O. Ktoś dał 10 lei. Srebrny Jezus, no i nagroda mistrzów. Gulasz. Gulasz de Vita. Pewnie z witaminami. Popatrzcie, jak on wygląda przepysznie. Na pewno też tak wygląda. Ojejku. A moja kompanka będzie jadła fasolę. Też pysznie wygląda. Niam, niam, niam. Co jesz? Krakersika. Dźwięk zwycięstwa. Ale pyszny, delikatnie słony, tak jak sobie wyobrażałem, idąc tutaj. Proszę. Ojeju, jak to fantastycznie wygląda. Proszę zobaczyć. Gulasz i pajtka chleba.
Szczyt zdobyty. Dżumalao, 1858 metrów nad poziomem morza. Proszę. No ale chmurki też nie zachwycają. Nie. Piątka szefowo. Ale mamy tutaj schron na ognisko. No, żeby... O, tam ławeczki jakieś. W razie czego można... O, faktycznie. Sobie odpocząć i się nagrzać.